Piękny mecz rozegrał Słupski Gryf z Bałtykiem Gdynia. Spotkanie lidera z trzecią drużyną w tabeli w 27. kolejce piłkarskiej pomorskiej czwartej ligi zakończyło się wynikiem 4-1. Goście mogą być wdzięczni, że tylko tyle. Gryf miał zdecydowanie więcej okazji bramkowych. Pokazał też, że bardziej zależy mu na awansie. Początek spotkania był niezwykle nerwowy. Oba zespoły więcej czasu spędzały na dyskusjach między sobą i rozmowie z arbitrami niż na grę w piłkę. Szybciej uspokoił się Gryf i zaczął płynnie atakować bramkę rywali. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Po ataku prawą stroną w polu karnym jeden z obrońców Bałtyku odbił piłkę ręką. Sędzia wskazał na rzut karny. Jedenastkę wykonywał Oskar Zieliński. Niestety bramkarz Paweł Rabin wyczuł jego intencje i zdołał złapać piłkę. Szkoda. Każdy inny zespół po niestrzelonym karnym wycofałby się do obrony. Gryf ruszył do przodu ze zdwojoną energią. Dało to efekt w postaci drugiego karnego. Po rzucie rożnym wcześniejszy niedoszły strzelec został sfaulowany w 16 i sędzia po raz kolejny wskazał na wapno. Tym razem do piłki podszedł Andrzej Łyszek i pewnym strzałem dał Gryfowi prowadzenie. To było mało. Upłynęło 5 minut i obrońcy Bałtyku popełnili poważny błąd. Do piłki dopadł Maciej Miecznikowski i slalomem między nadbiegającymi obrońcami wjechał z nią do bramki. Gryf prowadził 2-0 i nie zamierzał na tym poprzestać. Piłkarze dużo biegali, walczyli, podwajali rywali, grali z niezwykłą energią. W pierwszej połowie swoje sytuacje mieli jeszcze Zieliński, Łyszyk, Daniel Piechowski. W tej odsłonie także Bałtyk próbował zagrozić kilka razy bramce Bartosza Ringwelskiego, ale bez skutku. Po przerwie goście podeszli trochę wyżej, co pomogło Gryfowi zagrać z kontry. I tutaj widzieliśmy niezliczoną ilość sytuacji. Aż dziw, że skończyło się tylko na 4-1. Najpierw po podaniu Fabiana Słowińskiego Hubert Klamrowski skierował piłkę do siatki. Potem goście odpowiedzieli, wykorzystując lukę między liniami słupskiego zespołu. Gole na 3-1 zdobył Jankowski. Mecz zamknął w swoim stylu Patryk Dąbrowski, schodząc z lewej pomocy do środka na prawą nogę i zdobywając gole na 4-1. Między bramkami Gryf miał wiele innych okazji. W 49 minucie Słowiński i Miecznikowski, potem Łyszyk. Słowiński, Butowski, Słowiński, Piechowski, Wiktor Ciechański, Aleks Hendryk. Nie padł też gol po dwójkowej akcji Dąbrowski-Słowiński. Rzucie wolnym Dąbrowskiego, uderzeniu głową Wiśniewskiego, strzale Klamrowskiego i kolejnym rzucie wolnym Dąbrowskiego. Sytuacji było bez liku. Bałtyk odpowiedział na nie trafieniem w słupek i nielicznymi kolejnymi okazjami. Nic z nich nie wyszło. Gryf wygrał zasłużenie i przybliżył się do awansu do trzeciej ligi, chociaż wciąż przed nim jeszcze długa droga. Jest liderem, ma 66 punktów. Wyprzedza o 2 oczka Jaguara Gdańsk. Do końca zmagań pozostało 7 gier. Oto co po meczu mówił trener gości Sławomir Kwiatkowski. Mecz, tak jak widzieliśmy, rozpoczął się troszkę pechowo od jednak tego karnego. Zamieszanie w polu karnym. Na szczęście został obroniony pierwszy karny, ale za chwileczkę był drugi i to już niestety drugi prezent dla Gryfa i ten troszeczkę zaczął ustawać mecz, ten karny. Wkradła się u nas trochę nerwowość w graniu, strata drugiej bramki i jakby troszeczkę się posypało, zaczęliśmy przegrywać pojedynki 1-1. No i Gryf z tym animuszem, o którym się mówi, że ta energia, która jest w Gryfie, no jednak ta siła gry spowodowała, że nie byliśmy w stanie jednak nawiązać tej walki, chociaż był ten moment, gdzie było te 3-1 i gdybyśmy szli na 3-2, być może coś by się zmieniło. Zmieniliśmy to ustawienie, postawiliśmy na ten atak, co spowodowało, że było no jednak dużo sytuacji, z czego Gryf mógł strzelić bramkę. Tak spotkanie podsumował trener Gryfa Krzysztof Miller. No prawdziwy roller coaster, myślę, że dla kibiców świetne widowisko na zielonej dzisiaj.
niestrzelony rzut karny na początku spotkania. Wiele zespołów myślę, że tutaj podłamałoby się w jakiś sposób, cofnęło się gdzieś, straciło tą pewność. To co trener powiedział, gdzieś tam u nas energia tak naprawdę była jeszcze dwa razy większa tak naprawdę, pomimo tego, że nie strzelamy karnego, jeszcze z większym animuszem i chęcią do strzelenia bramki gramy z minuty na minutę. Tak więc to na pewno cieszy, to pokazuje jak ten zespół chce awansować do tej trzeciej ligi, jak chcą wygrać mecz. To jest naprawdę, nie jest wcale łatwo naprawdę podnieść się po niewykorzystanym karnym. Myślę, że jak oglądamy wiele spotkań na tym poziomie nadwyższym, czy to Ligi Mistrzów, czy Ekstraklasie, zespoły gdzieś, które nie strzelają karnego, mają z tym problem, a my dzisiaj pokazaliśmy, że to nas nie złamało i cały czas do przodu próbowaliśmy zdobyć bramkę. Tak więc myślę, że sam mecz w pełni zasłużenie wygrany, dużo sytuacji bramkowych stworzonych spowodowało to, że ten wynik był tak naprawdę spokojny dla nas, chociaż tam przy tym wyniku 3-1 gdzieś te chwile, może nie zwątpienia, tylko gdzieś już myśleliśmy, że już mecz się zakończył, ale to znowu wchodzimy na wyższe obroty i strzelamy kolejną bramkę. Mogliśmy tych bramek strzelić dużo, ale przypominam z kim graliśmy, z drużyną, która ma trzecie miejsce w lidze i wygrała naprawdę wiele spotkań, jest to bardzo mocny zespół. A my gdzieś potrafiliśmy tutaj tak naprawdę fajnie, wysoko wygrać i myślę, że to trzeba docenić ten też wynik, bo ktoś powiedział, że 6-7 mogło być, ale to jest Bałtyk jednak cały czas i bardzo mocny zespół. To pokazuje jak też my silni jesteśmy. Ja życzę powodzenia trenerowi w kolejnych spotkaniach. A my, no co, my skupiamy się tak naprawdę na kolejnym meczu. Dla nas każdy następny mecz jest meczem mistrzowskim i... No i co, no dzisiaj jestem dumny z chłopaków i tak jak im powiedziałem też w szatni, mam najlepszych zawodników i co, powtórzę to, są fantastyczni zawodnicy, najlepsi na świecie dla mnie i nie mogę się już doczekać kolejnego spotkania. Kolejnym rywalem Gryfa w najbliższą niedzielę będzie Sparta w Sycewicach.